Panie pośle, powtarzam, dlaczego pan w błąd wprowadził Sejm w dniu 25 kwietnia 2007 roku wieczorem, mówiąc, że o sprawie tej przed 25 kwietnia nic nie wiedział. Tak, bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, po pierwsze mówiłem prawdę, po drugie to pan wprowadza w błąd wszystkich, którzy słuchają naszą komisję. Czy kwestionuje pan cytaty ze stenogramu? Jest pan ponoć wybitnym mecenasem, więc jako wybitny mecenas powinien pan wiedzieć, że jeżeli odpowiadam, powinien pan dać mi szansę. Ale bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Otóż i rozumiem pana też zdenerwowani na pięć. Nie jestem zdenerwowany. Jak pan rozumiem. Nie odnosi się ad rem, pan już przed chwilą powiedział wielokrotnie o sobie, raczej o swoich persona. Zasługach. Pani poseł, nie udzieliłem pani głosu. Proszę się nie odnosić do moich stanów emocjonalnych. Naprawdę myślę, że w waszej dzisiaj jest pan są szczególnie pobudzony. Są większe, no. Otóż w Sejmie, panie przewodniczący Kalisz, szanowni państwo, mówiłem prawdę. Tak samo jak dzisiaj mówiłem prawdę, że o sprawie, szczegółach sprawy, okolicznościach sprawy dowiedziałem się już, poznałem je po fakcie. I pod odpowiedzialnością karną dzisiaj to ponownie powtarzam. Chcę panu powiedzieć, panie pośle, panie mecenasie, że jest różnica między wiedzą, że sprawa jest, a znajomością sprawy. Jeśli pan by rozumiał, że między tymi pojęciami jest przepaść, to by pan rozumiał, że mówiłem prawdę.